Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym Podlaskim Ekspresie. Pociąg już czeka na stacji, a za chwilę zabierze Was w podróż pełną wrażeń i ciekawych informacji. Usiądźcie wygodnie i zaczynajmy. Trwa kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Ten tydzień rozpoczął się szturmem nielegalnych migrantów. 15 listopada od rana zgromadzili się przy przejściu granicznym Kuźnica-Brózgi od strony białoruskiej. 16 listopada wobec agresywnych cudzoziemców użyto armatek wodnych. Agresorzy rzucali kamieniami i dymiącymi przedmiotami. Niestety, w wyniku ataku osób inspirowanych przez stronę białoruską, jeden z policjantów został dość poważnie ranny. Przewieziono go do szpitala, podejrzewając pęknięcie kości czaszki. Natomiast 17 listopada podczas interwencji około godziny 17 w rejonie miejscowości Połowce, policjanci zostali zaatakowani przez dwóch ubranych w mundury mężczyzn, którzy stali po stronie białoruskiej. Białoruscy mundurowi rzucali kamieniami funkcjonariuszy z oddziału prewencji policji ze Szczecina. Jeden z kamieni trafił policjanta w nogę. W piątek białoruscy mundurowi uprzątnęli koczowisko w Brózgach koło Kuźnicy. Migrantów umieścili w centrum logistycznym. Wciąż jednak grupy migrantów w innych miejscach siłowo próbują nielegalnie przekraczać granicę, atakując policjantów i Straż Graniczną. Murem za mundurem, czyli wsparcie strażaków OSP i Koła Gospodyń Wiejskich. Strażacy OSP Kuźnica i OSP Janów, także mieszkańcy i przedsiębiorcy, nie zwalniają tempa. Codziennie przygotowują coś słodkiego, dobrego i ciepłego dla naszych policjantów, pograniczników i żołnierzy. To oddolna inicjatywa w formie podziękowania. OSP Suchowola i OSP Wasilków także zorganizowały zbiórkę na rzecz mundurowych. Na ich stronie możemy przeczytać: pamiętamy, jaka pomoc płynęła do strażaków, kiedy walczyliśmy z żywiołem podczas pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym. Jak uskrzydla świadomość wsparcia ze strony ludzi dobrej woli. Dlatego chcemy okazać wsparcie naszym koleżankom i kolegom z Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Polskiej Policji i Wojska Obrony Terytorialnej. Zbierali napoje, zupki błyskawiczne, przekąski, słodycze, kawę, herbatę i cukier. Osoby dotknięte kryzysem bezdomności spotykamy codziennie na ulicy. Na szczęście wielu z nich decyduje się udać do ośrodków pomocy, dzięki którym mają szansę na powrót do normalnego życia. Są jednak tacy, którzy przyzwyczaili się do funkcjonowania na ulicy. O kryzysie bezdomności opowiedzieli nam podopieczni Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei, a także wiceprezes Marcin Owsiejczuk. Choć w społeczeństwie panuje przekonanie, że bezdomność spowodowana jest nadużywaniem alkoholu, według słów Marcina Owsiejczuka zazwyczaj jest to skutek, a nie przyczyna. Zdecydowanie częściej są to problemy z pracą czy rozwody. Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei jest organizacją wolontaryjną. Utrzymuje się z pieniędzy otrzymanych od miasta, których według słów wiceprezesa z roku na rok jest coraz mniej, a także z dobrowolnych wpłat ludzi. Ma swoją siedzibę przy ulicy Grunwaldzkiej. Powstało w 2006 roku. Jego korzenie tkwią w kościele chrześcijan baptystów. W Dolinie Dolistówki na osiedlu Pieczurki przy ulicy Dolistowskiej 2 w Białymstoku mieszkają czworonożne stworzenia. Za zieloną bramą czekają na swoich nowych właścicieli, którzy je pokochają, zapewnią im domowe ciepło, wyżywienie, bezpieczeństwo, spacery i zabawy. Mieszkają tu psy, które nie mają domu, ale to nie znaczy, że są niekochane, bowiem zarówno pracownicy schroniska, jak i wolontariusze bardzo kochają swoich podopiecznych. Starają się zapewnić im jak najlepszą opiekę. To nie są gorsze psy niż te, które już mają domy. One po prostu czekają na domy. Czekają na ludzi, którzy je pokochają. W schronisku na ten moment przebywa 130 psów. Każdy z pracowników i wolontariuszy ma pod opieką określone czworonogi. Wychodzą z nimi na spacer, kąpią, czeszą, uczą różnych komend. Podlascy policjanci zatrzymali 3 osoby, dwóch mężczyzn oraz kobietę w związku z podejrzeniem uszkodzenia pojazdów medyków na granicy, do którego doszło w nocy z 13 na 14 w miejscowości Świnoroje, niedaleko strefy stanu wyjątkowego. Wszyscy są mieszkańcami Białegostoku i są związani ze środowiskiem kibolskim. 5 samochodów należących do wolontariuszy zostało poważnie uszkodzonych. Między innymi powybijano w nich szyby i przebito opony. Policja podejrzewa, że zatrzymani sprawcy używali w tym celu maczet i noży, które zostały zabezpieczone. Mundurowi analizują też telefony komórkowe i laptopy zatrzymanych. Zatrzymani usłyszeli zarzut z artykułu 288 Kodeksu Karnego. Jedna osoba ma dozór policyjny, 2 pozostałe zostały aresztowane na 2 miesiące. Wolontariusze z grupy medycy na granicy to kilkudziesięcioosobowa grupa lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy przez 40 dni stacjonowali w pobliżu strefy stanu wyjątkowego, by udzielać pomocy medycznej migrantom nielegalnie przedostającym się do Polski. Przypomnijmy, że o 3:30 nad ranem w niedzielę wielkanocną Bogumiła i Krzysztof Nieciscy z Zacisza zauważyli, że ogień trawi dorobek ich życia. Spłonęła obora i stodoła. Rolnicy stracili około 30 sztuk bydła i praktycznie wszystkie maszyny rolnicze. Żywioł w kilka godzin pozbawił ich majątku, na który ciężko pracowali przez 30 lat. Dziś, po kilku miesiącach od tragedii, państwo Nieciscy odbudowują swoje gospodarstwo. Zaprosili nas, by pokazać, co do tej pory udało się zrobić, w dużej mierze dzięki hojności i trosce ludzi, którzy pochylili się nad ich nieszczęściem. Od Emilki z Laszek dostali króliki.
Pan Krzysztof zaznaczył, że wcześniej również zajmował się hodowlą królików. Niestety wszystkie, które miał, zginęły w pożarze. Z pożaru ocalały tylko maszyny, które nie stały w budynkach. Ciągnik, owijarka do bel i stara kosiarka rotacyjna i zgrabiarka do siana. Do końca roku kalendarzowego aktywna będzie zbiórka na dalszą pomoc gospodarzom. Link do zrzutki znajduje się w artykule na naszej stronie. Na koniec walki robotów z klocków Lego na Politechnice Białostockiej. Uczestnicy walczyli o miano najlepszego konstruktora w takich konkurencjach jak Sumo lub Line Followers. W imprezie brali udział polscy, litewscy, łotewscy i białoruscy fani robotów. Konstruktorzy mierzą się ze sobą już od 2012 roku. To największe tego typu wydarzenie w Polsce północno-wschodniej. Entuzjaści robotyki mieli szansę na pokazanie swoich umiejętności i nawiązanie ciekawych kontaktów w branży. Grono zawodników było młode, bowiem składało się ze studentów oraz uczniów szkół średnich. Autonomiczne roboty pojedynkowały się w konkurencjach takich jak Sumo, czyli prościej mówiąc zwycięża ten, który zepchnie przeciwnika z maty, lub Line Followers, czyli pokonanie wyznaczonej odległości w jak najkrótszym czasie. Nasz pociąg powoli zbliża się do końcowej stacji. Dziękujemy za uwagę, czytajcie i oglądajcie Podlaskie 24, a w kolejnym ekspresie widzimy się już za tydzień.